Ej, psst, psst, ty po drugiej stronie monitora. Ej, siemaneczko, mordeczko, poznajesz mnie? Wiem, że mnie nie poznajesz, bo się właśnie przebrałem w strój ninży. Tak, to ja, Lucky, zobaczcie, to ja, moje oczy, to ja, Lucky, uwierzcie mi w to. Przebrałem się za ninżę, ponieważ mam tu pewne zadanie do wykonania. Patrzcie, tu jest tor przeszkód, który będę musiał pokonać. Na samym końcu znajduje się pewnie jakiś skarb albo jakiś safe z jakimiś tajemniczymi rzeczami. Będę musiał na siebie uważać, dlatego trzymajcie kciuki za mnie i tam daleko widzę lasery. Będę musiał uniki robić przez lasery, żeby żadna kamera mnie nie widziała i żaden laser mnie nie dotknął. Dlatego teraz kliknijcie łapeczkę w górę, jeśli jesteście ciekawi, co tak naprawdę będzie się działo w tym filmiku, i oglądajcie film do końca, bo będą się działy bardzo ciekawe rzeczy. Na pewno jak ja, jako ja, gracz pro, będę pokonywał to, to będzie to dosyć ciekawe. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj w ogóle, co tutaj mamy. Jakieś kolce w ogóle tam na dole. Jakbyśmy spadli na dół, kolce, byśmy się nadzieli na kolce. O nie, tu jest bardzo niebezpiecznie. Powolno pokonuję ten tor. Co tu jest? Wow, widzieliście to? Co tutaj jest? To by była jakaś pułapka na mnie. Jakbym szybciej wszedł na to, to bym spadł do lawy. O ja, to teraz ich zmylę, patrzcie. I uwaga, zmyliłem ich. W takim razie przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Zobaczymy, co tutaj. O nie, co tutaj jest? Ratunku! Pomocy! Pomocy! Wow! Tu jest jakiś deszcz strzał z nieba w ogóle tutaj się podział. O nie, ja muszę uciekać stąd. Patrzcie, ile strzał naraz tutaj strzela. Ja, zobaczymy jeszcze raz. Ale bało brakowało, żeby mnie te strzały załatwiły. Dobra, mamy laser. Teraz musimy obadać, jak te lasery działają. Mamy tutaj jeden laser, żeby nie nadzieć się w ogóle na te lasery, bo kamery, jeśli nadziejemy się na te lasery, albo zginiemy, albo wtedy oni rozszyfrują, że ja tu jestem, a ja tutaj nie powinienem być. Dlatego na wszelki wypadek się przebrałem właśnie w strój ninży, żeby mnie nikt nie poznał. Okej. Dobra, sprawdzamy, gdzie ten laser jest. Dobra, ten laser jest tutaj. Czyli przechodzimy najpierw ten laser. Uwaga, on zniknie i jest! Udało nam się przejść ten laser, zobaczcie. Kolejny laser jest tutaj i tutaj. Mamy dwa lasery pod rząd, to będzie ciężko przeskoczyć, ale wydaje mi się, że damy radę. Dobra, w jakim to odstępie czasu od siebie jest? Dobra, jak ten znika, to od razu wskakujemy i jest! Łow! Całe szczęście, przeskoczyliśmy nad tym laserem, a mało by brakowało, żebyśmy zahaczyli. Dobra, okej. I teraz czekamy na ten laser, zniknie i jest! Udało nam się te pole laserów uniknąć. Jest, udało nam się. No to nie zapomnijcie oczywiście kliknąć łapki za takie umiejętności gracza pro, bo zobaczycie później oczywiście noob, jak to zagrał. Noob to jest jednak noob. Jak to w ogóle działa? Aha, czyli co jakiś czas po prostu ten blok się przemieszcza dalej. Będziemy musieli przeskakiwać. Tak. I tam dalej też mamy jakieś ruszające się bloki. Ale słuchajcie, przejdę to za pierwszym razem, obiecuję wam. Jestem graczem pro, jak przeszliśmy te takie ciężkie lasery, co z tyłu widzicie, za każdym razem, co się przemieszczają, to też damy radę, okej? Teraz tylko czekamy na odpowiedni moment i skaczemy. Dobra, jest dobrze. I jest, udało nam się. Czy wy to widzicie? Udało nam się, wow, jest, tylko o to chodziło właśnie. Ale to jest jeszcze ciężkie, zobaczcie, może nas to wepchnąć w ogóle do lawy. Mam tu jakiś pewien patent, będę przodem do was i patrzcie, zobaczymy w taki sposób, dobra, będę tyłem. Należy się tylko skupić i do dzieła, biegniemy. Uwaga, trzeba uważać na te bloki, co się pojawiają. Jeden błędny ruch i wylądujemy w tej lawie na dole. A tego byśmy nie chcieli. Dlatego uwaga i okej. Jesteśmy bardzo blisko sukcesu. Gracz pro nie powinien tego skusić. Dlatego leci. Uwaga, leciutko się przesuwamy w prawo. I teraz, uwaga, kiedy to teraz wybrać ten odpowiedni moment? I jest ten odpowiedni moment, jesteśmy już blisko. Wydaje mi się, że powinniśmy w tym momencie przeskoczyć po prostu tam, żeby było ułatwienie. I udało się! I ten ciężki parkour udało nam się przejść. Haha, co tutaj jeszcze nam szczeka? Bądź ostrożny. Aha, jocie, zobaczcie, ile tutaj jest lawy. Trzeba uważać, bo tu jest labirynt lawy. Przechodzimy. Wszędzie tutaj jest dookoła lawa. Trzeba uważać na te. Jest, udało nam się, jest! Woohoo!
Wow, co to jest? Jak jestem? Wow, jakie kolce! A sobie dotknę te kolce. Ciekawe, czy tam można wskoczyć. No nie wiem, biegnę sobie tutaj. Wow! Ej, kurczę, widzieliście to? Ktoś tu pułapkę zrobił. Chyba muszę tu od razu przeskoczyć tak na szybkości, żeby to się nie otworzyło. Żeby to się nie otworzyło. Dobra, szybko rozbiegam się. Ej, wow, ratunku! Ej, ratunku, pomocy! Pole! Ktoś tutaj mnie oszukał. Ktoś mnie to oszukał. Ja nie mogłem tego przejść, nie mogłem tak szybko przeskoczyć tego. Aha, bo to tutaj można przeskoczyć. To trzeba było od razu mi mówić. A co to jest? Co tutaj jest? Wow, 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 wow. Takie strzały tutaj lecą? Wow, wow, jocie. Ale to jest niebezpieczne. A to czym niby co to takie czerwone? Dotknę sobie, bo nie wiem co to jest. Może to jest coś dziwnego, słuchajcie. Strasznie się boję tego dotykać, bo nie wiem co to jest, ale ogólnie jakoś to muszę Wow, tutaj będę musiał przeskoczyć szybko. Dobra, to szybko przeskakuję tutaj. Uwaga, uwaga. I raz, dwa i trzy. O! O, nawet nie wiecie, ile mi czasu zajęło, żeby tutaj znów się dostać, bo 3 razy wpadłem tam do lawy, 2 razy tutaj mnie strzały zabiły, ale dobra, już jestem na tym miejscu, co wcześniej byłem i tutaj muszę po prostu przeskoczyć szybko, rachciach, pach, patrzcie, takie coś. Wow, już to rozszyfrowałem to, jak to trzeba zrobić. Tutaj trzeba uciekać od tych czerwonych czegoś tam, nie wiem, jak to się nawet nazywa. Wow, to jaka platforma jest! Tutaj no można tak szybko przeskoczyć. Ej, czemu mi zabrałeś? Czemu mi zabrałeś to? Wow, zobaczcie tylko na to! Znajdujemy się właśnie na najcięższym parkurze, jaki kiedykolwiek widziałem w Minecrafcie. No, te bloki się co jakiś czas zmieniają. Po tym dźwięku można usłyszeć, kiedy one się zmieniają. Uwaga, usłyszycie teraz dźwięk? Co czwarty dźwięk one się zmieniają i będziemy musieli przeskakiwać albo z czerwonego na niebieski, albo z niebieskiego na czerwony. No to do dzieła, biegniemy, biegniemy, pokażę wam na czym to polega. I uwaga, i na niebieski skaczemy, dobra, jest git. Uwaga, czekamy na czerwony, czekamy na ten dźwięk i jest, dobra. Biegniemy teraz szybko, ja jako gracz pro powinienem przejść za pierwszym razem, bo to jest dosyć ciężkie, ale ja jestem jednak pro graczem i mi powinno wyjść, uwaga. Czekamy na dźwięk i skaczemy spokojnie, zachowamy spokój. Jest, dobra, tutaj niebieski gdzieś będzie, uwaga. Teraz. Jest, dobra, jesteśmy blisko, dawaj, dawaj. Nie. Nie popełnij błędu, tylko Larki, dasz radę. Trzymajcie kciuki, widzowie. Jest, dobra, jestem blisko. No, dawaj. Jest, udało się, jestem, udało się, wow, udało nam się. No to elegancko, to lecimy dalej. Ale gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie ja... Wow, co to jest? Czemu te bloki się zmieniają? Normalnie mogę przeskoczyć tu... A! Ej, co się stało? Czemu mi blok tutaj spod ziemi mi zabrali? Halo? Dobra, to teraz spróbuję przeskoczyć na niebieski, może mi nie zabiorą. Uwaga! I teraz! Uda mi się! Wow! Ej! O co tutaj chodzi? Wiem, że jestem nobem, ale nie śmiejcie się! Wiem, że jestem nobem, może teraz mi wyjdzie... Aha! Bo to trzeba tak robić, że przeskakiwać po prostu. No dobra, to biegniemy szybko! Szybko przeskakujemy! Wszystko! Wow! Wow, i co? Ej, widzicie? Zniknął mi blok spod nóg. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Czekajcie. I... Wow, udało mi się. Udało. Wow, udało się. Widzicie to? Jednak... Aha, no nie, taki nubek jestem, ale jednak coś tam ogarnia mnie. Nie śmiejcie się tak ze mnie, bo wiem, że mam umiejętności grania takie słabe, ale staram się jak najlepiej, staram się wam pokazać, że jestem progracem. Kurczę, no ja nie wiem, jak to przejść. Normalnie wkładam z siebie całe starania, żeby to normalnie... przejść normalnie, ale to mi nie wychodzi. No ja nie wiem. Widzowie, napiszcie, jak to się przychodzi, bo ja nie wiem. Oho! Umiejętności łuku. W tym momencie zbadają nasze umiejętności łuku, dlatego zobaczymy, czy nam się uda ogólnie
wygrać dane zawody, bo może to są zawody z Noba. Ja teraz rywalizuję z Nobem. Ciekawe, czy mi się uda właśnie wygrać z nim. Ale wiecie co? Na pewno mi się uda, bo ja teraz już mam trafione dużo tak naprawdę, dużo tych przycisków trafiłem, także zostało nam jeszcze, z tego co tu widzę, jeszcze tam na dole jest, okej, okay. Jeszcze tutaj na dole jest, dobra, ten jest, ciężko ogólnie trafić te na dole, bo one są idealnie, tak naprawdę trzeba wpakować. No dobra, słuchajcie, powinno się nam otworzyć jakieś wejście. Ninja Lucky, słuchajcie, tutaj powiadomił wszystkich, chcę powiadomić, że powinno być jakieś przejście. Ej, patrzcie, tam jest jeszcze ukryty przycisk, dlatego musimy go trafić, okej, okay, dobra. I teraz tylko wymierzamy. O, było blisko. Dobra, przebrniemy przez te dwa ogólnie, przez te dwie tarcze i musimy trafić w tamten przycisk, kurczę, tylko ten wiatr jakiś jest, że skręca naszą strzałę na drugą stronę. Spróbujemy z tej strony ogólnie trafić w ten przycisk i jest! Udało nam się! Co się teraz stanie? O, otwierają nam się kolejne drzwi! Woohoo, ale super! Jakaś winda. Wow, ale mam łuk! Taki świecący łuk dostałem, zobaczcie! Ale on jest cudowny! Wow, on strzela tak, bang, 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 sobie strzela tak. Wow, zobaczcie! A co tutaj mamy za tarce? To musimy celować w to czerwone, czy które? Kurczę, gdzie muszę celować, żeby było odpowiednio? O, coś jakieś, takie było bzdęk było. Ja nie wiem, nie umiem obsługiwać łuku ogólnie. Czasami mi wychodzi, czasami nie. O, udało mi się trafić na tamto. Dobra, teraz spróbuję tutaj. Wow, dobra, tutaj też mi wyszło. A jak tam w ogóle tak daleko dostrzelić? Ja przecież nie umiem tak daleko strzelać, bo nie umiem łukiem tak daleko strzelać. Skąd oni to wiedzą? Jak to się robi? Czekajcie. Wow, prawie już... Jo, ale mocno teraz się skupiłem i dałem radę. Jo, o, tak można? Można tak strzelać, dobra? Wow, jest, udało mi się. Jest, ale tamte to są za daleko. Ja nie wiem, skąd ja mam wiedzieć, jak tamte trafić? Kurczę, no strzelam i nie mogę, kurczę. Pomóżcie mi, widzowie, no. Kliknijcie łapeczkę w górę teraz, bo w tym momencie mi może pomożecie jakiemuś nubkowi, który nie umie strzelać z łuku. Dobra, strzelam, uwaga, teraz może mi się uda. Gdzieś wystrzelę tą strzałę. Wow, prawie mi się tam udało strzelić, widzicie? Czekajcie, ja podskoczę, żeby tam było. O nie, uda mi się, czy nie mi się nie uda? Nie, no ja nie wiem, jak to zrobić? A czekajcie, może ja muszę tam... Ej, co się stało? Łuk mi wypadł z ręki. Ej, jak to się stało? Ja nie mogę teraz łuku wziąć. Kłócę. Dobra, biorę się w garść, jakoś muszę ten łuk odzyskać. Muszę go jakoś odzyskać. O, otworzyło się. Chyba cały czas ktoś mi pomaga. Ej, ty na górze, co obsługujesz tą mapę. Słuchaj, dzięki wielkie, że mi pomagasz. Ale słuchajcie, on mi naprawdę pomaga. Gdzie to nas prowadzi? To jakieś tajne przejścia. Przechodzimy przez jakieś tajne labirynty. Nie wiem, co tutaj jest. Ja, to kolejny element strzelania z łuku. Patrzcie, ogólnie tutaj mamy kolejną tarczę, którą musimy pokonać. Musimy strzelać z łuku w jak najszybszym tempie. Dobra, tam to trafiliśmy. O, widzicie, tam już się zapaliło, czyli tam to trafiliśmy. Teraz powinniśmy tutaj trafić. O, tego już tam, o, tego też trafiliśmy od razu za pierwszym razem. Okej, okay, super, teraz tylko to za pierwszym razem. Uwaga, i jest, świeci się lampeczka, czyli trafione. I teraz tylko tutaj wystarczy trafić. I jest, udało się. Udało się, ale to szybko przechodzimy. Widać, że jestem graczem pro. Kuj zagadek. Coś mamy tutaj rozszyfrować. Aha, czyli blok redstone'owy daje nam energię. Czyli wystarczy chyba zebrać redstone i będziemy wtedy mieć redstone, żeby otworzyć te właśnie drzwi. Wow, udało nam się. Szybko tutaj rozwiązaliśmy zagadkę. Co tutaj mamy? Kolejne coś. Woda. Woda leci w tą stronę, w tym kierunku. Ej,
Jakieś pistony słyszałem. Słuchajcie, czyli tutaj woda już doleciała. Będziemy musieli doprowadzać do tych miejsc, co są tutaj, wodę. Mamy tutaj cztery chyba miejsca. O, cztery miejsca mamy, gdzie musimy wodę doprowadzić. Ciekawe, czy ten piston, jak dosięgniemy, a nie, to nie ten. Teraz musimy następnie poprowadzić tak wodę, żeby nie poleciała tutaj, tylko w tą stronę, bo teraz poustawiliśmy ten piston, żeby zagrodził tutaj wodę. Zobaczymy, czy nam teraz wyjdzie. Woda leci, woda leci, woda leci. Okej, dobra. I jest, udało nam się doprowadzić tutaj wodę. Kolejną misją jest podciągnięcie właśnie tych dźwigni, żeby woda, która leciała, poleciała w prawo. I teraz ten blok musimy zgasić. O, i teraz woda tutaj doleci. W takim bądź razie szybko rozwiązaliśmy zagadkę, o co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi. Dlatego bardzo dobrze, cieszę się, że jesteśmy tacy kumaci razem z wami, widzami. Dlatego teraz tylko tutaj doprowadzamy wodę. Jest, udało nam się, uda nam się. Zobaczymy, czy nam się jakieś przejście otworzy. Dobra, woda doprowadzamy tu. Są drzwiczki, słuchajcie. Jest! Ogólnie nie umiem takich rzeczy robić. Nie wiem, ale wjeżdżam do windy. Wow, tutaj jest winda taka fajna. Czemu tylko ja bloków tutaj nie mogę niszczyć? Ja na przykład chciałbym zbudować kwiatka tutaj posadzić, albo jakąś wodę tutaj wylać. Gdzie ja jestem? Tu są jakieś skały. Tutaj coś dziwnego jest. Ej, słuchajcie. Ja nie wiem co tutaj jest, słuchajcie. Ale tu jakieś mrygaczki są tam. Mrygaczki, tutaj z tej strony mrygaczki. Tam na dole dirt widzę. Jakieś mrygaczki tutaj cały czas. Ej, a może tłuk jest potrzebny chyba? Słuchajcie, ja mogę tam z całe co najwyżej wyrzucić. Ej, no przestań, ja chcę stąd wyjść. Uwolnijcie mnie stąd. Nie chcę już tutaj być. Proszę, proszę. Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Jo! Ale tu jest dużo lawy. Dobra, w takim razie przeskakujemy. Gracz pro szybciutko to przejdzie. Raz, dwa, nie ma na co czekać. Patrzcie tylko jakie umiejętności posiada właśnie gracz pro, czyli Lucky. W tych właśnie parkurach jestem najlepszy, dobra? Dobra, ostrożnie. Jak widać, tutaj są jeszcze parę pięter tych lawowych. Będziemy musieli właśnie ostrożnie przechodzić, żeby nie skusić. Z tego co ja słyszałem, to noob to w ogóle tak przechodzi, że chyba miał z 50 deadów, a ja to bez deadów normalnie przechodzę, bo słuchajcie, to jest właśnie podział, jest podział. Ja jestem graczem pro, a on jest graczem noob, dlatego tak właśnie wychodzi. A teraz możecie napisać w komentarzu, kto z was jest graczem pro. Jestem ciekawy, kto z was jest graczem pro. Dobra, i w takim bądź razie lecimy dalej. Teraz przeskakujemy tutaj i tutaj, okej, okay, wow, już myślałem, że nie przeskoczyłem, dlatego tak troszkę się zdenerwowałem, żebym nie przeskoczył. A ja to muszę przeskakiwać, słuchajcie, to jest mój obowiązek, żeby wam zaprezentować, jak to właśnie wszystko przechodzi gracz, jak to gracz pro przechodzi, bo gracz noob, to pewnie zaraz sami zobaczycie, jak on to robi. No ja nie mogę z tego gracza noob, bo on jeszcze tak sepleni śmiesznie i w ogóle on jest śmieszny. Ja lubię czasami oglądać tego gracza noob, wy też pewnie, bo to jest taki śmieszny typ. Taki wiecie co, on jest nieumiejętnym graczem, po prostu zaczyna niedawno i ważne, że się cieszy po prostu za to, że gra po prostu w Minecrafta, to mi się podoba. Dlatego nieważne jest jak grasz, ważne, że cieszysz się z tej gry, że po prostu korzystasz z niej, no i grasz, no i tyle, to jest, no liczy się po prostu fan i radość, jaka sprawia ta gra. Dobra, wow, musimy uważać, bo nad nami jest lawa i zaraz jak to wszystko spadnie, ta lawa, to... O nie, tutaj znów jest lawa, ja nie chcę wpadać znów do lawy. No kurczę, no ja jakoś inaczej nie mogę tutaj funkcjonować, chyba muszę przeskoczyć tam, dobra. Wow, ale bym tam spadł na dół, ja się tutaj boję przeskakiwać, czemu oni mi takie ciężkie zadania dają? To jest bardzo ciężkie i zobaczcie, jak zanim ja tam dojdę, to miną dwa lata. Żeby tak szybko to przeskoczyć, to ja tak nie umiem szybko przeskakiwać, bo ja jestem nubek, ja się strasznie boję tego.
Jak tu przeskoczyć? Mam teraz tam na górę przeskoczyć? A nie, dobra, tutaj drabinka była. To ja nawet nie wiedziałem, że to drabinka, to że trzeba przeskoczyć tak. Dobra, tutaj jakoś się rozpędziłem. Wow, 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 bardzo gorąco jest, bardzo gorąco jest. O nie, o nie, o nie, o nie. Wow, w całe szczęście, że się złapałem tutaj tej ściany. Wow, wow, widzieliście jak szybko? O nie, przecież tu jest następny poziom. Ja nie chcę tak dużo przechodzić. O kurce, no. Przecież ja to na pewno zepsuję zaraz gdzieś. Dobra, teraz spróbuję przeskoczyć na tamto. O nie, ratunku, ratuj mnie. Słuchajcie, ludziska, siemaneczko, witam was, to ja, wasz Nubek, mam dla was dobrą wiadomość, bo zobaczcie, gdzie jestem, tutaj. A wiecie, że to nie ja przeszedłem, tylko mnie ten stworzyciel tej mapy powiedział, że Nubek, ty cały czas to przechodzisz, 4 godziny to robisz i nie dasz rady tego przejść, ja cię teleportnę tutaj. I on mnie teleportnął tutaj, zobaczcie, znajduję się tutaj i muszę tylko tam przeskoczyć. Dobra, to dzięki stworzycielu mapy, że mnie tutaj teleportnąłeś, ja na pewno sobie już tutaj z tym poradzę, tak mi się wydaje chociaż, bo jest już meta, jest meta, ja, o nie, ratunku, ratunku, o.